Jedziesz drogą z pierwszeństwem. Czy w tej sytuacji, w razie potrzeby, należy powstrzymać się od dalszej jazdy? Odpowiedź tak. Czy po zaparkowaniu pojazdu wolno ci oddalić się od niego, gdy ma włączony silnik? Odpowiedź nie. Czy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza wolno ci jechać z włączonymi światłami do jazdy dziennej? Odpowiedź: nie. Zamierzasz skręcić w lewo na skrzyżowaniu. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu z przeciwnego kierunku na wprost? Odpowiedź: tak. Czy z pasa ruchu, na którym się znajdujesz, masz prawo jechać na wprost? Odpowiedź: tak. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z prawej strony? Odpowiedź: tak. Czy skręcając w lewo, masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka? Odpowiedź nie. Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości najezdni kierujący pojazdem numer 3 przejeżdża przed pojazdem numer 2? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji zbliżasz się do skrzyżowania dróg, na którym pierwszeństwo jest ustalone znakami drogowymi? Odpowiedź nie. Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji widoczna linia przerywana wyznacza Ci miejsce zatrzymania w związku ze znakiem stop? Odpowiedź nie. Czy masz obowiązek odpowiednio sygnalizować postój uszkodzonego pojazdu na powierzchni wyłączonej z ruchu? Odpowiedź: tak. Odpowiedź: tak. Odpowiedź: tak. Czy ten sygnał oznacza bezkolizyjny skręt w lewo? Odpowiedź: tak. Jedziesz na wprost, a motocyklista chce skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji wolno ci skręcić w lewo bez zatrzymania się? Odpowiedź: nie. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o przejeździe kolejowym wyposażonym w półzapory? Odpowiedź: nie. Czy w tym miejscu masz prawo zatrzymać samochód osobowy na drodze w celu wysadzenia pasażera? Odpowiedź: nie. Który ze sposobów hamowania samochodu osobowego wyposażonego w system ABS jest najbardziej efektywny? Szybkie i mocne wciśnięcie pedału hamulca. Jakie czynniki mają wpływ na łączny czas postrzegania i reakcji kierującego pojazdem? Widoczność na drodze, złożoność sytuacji drogowej. Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość zespołu pojazdów składającego się z samochodu osobowego i przyczepy kempingowej? Które z wymienionych uszkodzeń pasów bezpieczeństwa oznaczają bezwzględną konieczność wymiany pasów na nowe? Przetarcia, przewężenia i naderwania taśmy pasów. Jaki jest cel stosowania układu ESP w samochodzie osobowym? Stabilizowanie ruchu pojazdu podczas jazdy po łuku drogi. Jaka jest dopuszczalna minimalna głębokość bieżnika w oponie niewyposażonej we wskaźnik granicznego jej zużycia? Które z wymienionych działań należy podjąć, gdy w czasie jazdy zaświeci się na czerwono lampka kontrolna układu hamulcowego? Zatrzymać pojazd i sprawdzić poziom płynu hamulcowego. Kierujesz samochodem osobowym. Jak powinieneś postąpić w czasie przejazdu przez rozległą kałużę? Płynnie zmniejszyć prędkość jazdy. Z jaką prędkością wolno poruszać się tak oznakowaną drogą jednojezdniową kierując samochodem osobowym? Jaki tor jazdy powinieneś obrać w początkowej fazie pokonywania pokazanego zakrętu w lewo? Zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni. Jak długo pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50km/ godzinę, uprawnia do kierowania pojazdem. Która z wymienionych czynności należy do obowiązków kierowcy uczestniczącego w zdarzeniu drogowym, w którym nie ma osób zabitych lub rannych Usunięcie pojazdu z miejsca zdarzenia, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu.